Hej, siemanko, moi drodzy, ja jestem Kondi, a to już jest 8 odcinek z serii ze Minecrafta, tak. Jak widzicie, tu się ładnie już najadłem moich pięknych czerwonych jagódek, więc możemy ten odcinek już powoli zaczynać. Na początku odcinka chciałbym wam przypomnieć otóż, żebyście zostawili lajka, czas subskrypcji i dzwoneczek, bo bez tego oglądanie tego filmiku jest mało sensowne w sumie. Ale jakbyście mogli, to fajnie byście zostawili. Nie zapomnijcie również o udostępnieniu tego filmika, co pomoże mi rozwijać ten kanał, żeby był jeszcze bardziej większy. Więc tak, moi drodzy, w ostatnim odcinku, jak dobrze pamiętam, my chyba... co my robiliśmy? Chyba domek cały czas zbudowaliśmy. Nie, mogę się pomylić trochę, ale... Nie! Cały odcinek budowaliśmy domek, a później spotkaliśmy tych dziwnych osadników. I dlatego właśnie w tym moim prawym górnym rogu jest taki dziwny stwór, nie wiem co to jest. Fajnie byście mi napisali w komentarzach, co to oznacza i co mam z tym zrobić, bo ja się trochę dygam, że oni do mnie tu przyjdą znowu, a w sumie nie są jacyś mocni, ale no wiecie, o co mi chodzi. Tam jest ta kuska ładna. O, chodź, co tam malutko, co tam robi, żebyś tylko nie spadła. No, w dzisiejszym odcinku chciałbym pójść sobie gdzieś, bo na razie jakby tego mojego domku jeszcze chyba nie chcę za bardzo rozbudowywać jeszcze na większą skalę, ponieważ jakby nie widzę sensu, żeby on był większy, bo i tak jest już wielki, a jakby był trochę mniejszy, to, a w sensie jak będzie taki nie za duży, to nawet będzie moim zdaniem troszeczkę lepiej, bo po prostu ja i tak nie mam dużo rzeczy, a dużo materiałów też nie mam na jego rozbudowę, więc na razie wydaje mi się, że będzie taki. Oj, kuza, nie wkurzaj mnie, bo słyszę te twoje cały czas te miękki, więc jakby co to... Żebyś zaraz nie została z czegoś, kurka wodna. No i w sumie to tyle, moi drodzy. Tu sobie jeszcze tak zrobię ładnie. Ale mi wkurzasz, kozo. Więc możemy chyba już tak sobie na tą moją misję wyjść. Bo wydaje mi się, że jakby... nie ma nic takiego ciekawego tutaj do robienia teraz. A ja bym sobie wyszedł jeszcze, tak bym sobie trochę powalczył z tymi, bym sobie pozbierał trochę surowców. Bo ta koza mi wkurza ogólnie. Aha, muszę jeszcze zrobić drugą skrzynkę ogólnie, bo widzę, że jest właśnie z tym problemik, moi drodzy. Więc sobie zbuduję drugą skrzynkę, całą taką wielką, żeby była. Ja jeszcze ogólnie nie mam pomysłu jeszcze, gdzie mogę sadzić te inne skrzynki, bo jeśli wiecie, to magazynu żadnego nie mam, aby się przydał właśnie w sumie jakiś magazynek, takim trochę, magazynek trochę większy. Bo na razie właśnie jest tak średnio z tym miejscem. Dobra, powrzucam sobie to, na razie mi to nie jest potrzebne. Kości też nie są mi potrzebne, szkło też nie jest potrzebne. Śnieżki też nie są potrzebne, to w sumie jest potrzebne. Sadam tutaj, to sadam tutaj, to sadam tu. Muszę jeszcze zrobić, to sadam tutaj. To tu, to tu. No i na razie wydaje mi się, że tak jest gitter, że jest gitter z Malines. To sobie dam tutaj, to sobie dam tutaj. Dobra, patrzcie jaki mamy widok, ładny widok, właśnie o taki widok mi chodziło, o taki efekt właśnie mi trochę chodziło, tylko tu jest trochę tak za mało miejsca, ale może być. Patrzcie jaki ładny mamy zachód słońca, znaczy to jest chyba wschód, wschód słońca, patrzcie jak mamy tu pięknie, moi drodzy. Dobrze, musimy na pewno co zrobić, to musimy sobie zrobić jeszcze patyki, wziąć patyki sobie. I sobie właśnie zrobić trochę więcej tych siekier, nie siekierek, tylko sobie zrobić, jak się nazywają patyki, stick chyba. To mi się wydaje, tak, stick, dobra. A nie, bo już mamy patyki ogólnie, no to fajnie wam powiem. No, sprawę z tą, nie chcę was mieć. I tak, teraz musimy zrobić kilofa. Nie, zrobimy sobie dwa kilofy, bo wydaje mi się, że tak będzie lepiej. No i coś jeszcze, halo, halo. Jedzenie, jedzenie jest bardziej takie większe, trochę lepsze jedzenie, aniżeli takie cienkie jedzenie mieć. Zrobimy sobie tak, podzielimy sobie na trzy części, zrobimy tak. I szybko na tą misję tutaj sobie pójdę. Znaczy na tą wyprawę, to będzie taka wyprawa trochę pod surowce, trochę żeby zdobyć rzeczy i ogólnie w taki trochę właśnie sposób. Więc mam nadzieję, że zostawicie lajka i subskrypcję i dzwoneczek, bo to jest fajna rzecz, a... Ja się ucieszę bardzo, moi drodzy. Po tym maratonie z tego farminga, to wiecie, że trochę minęło czasu, więc możemy tutaj sobie ładnie popykać w tego właśnie Minecrafta, Wrafcika, co tam wolicie. Ja sobie wolałem nagrać Minecrafta, bo wiecie, Minecraft to też jest...
niby gra, która jest, którą na w ogóle roku została stworzona. Bo wydaje mi się, że coś, że ona została stworzona, jak ja miałem chyba 4 lata. Coś tak, wydaje mi się, że 2008 rok to jest chyba ten rok, w którym ona została stworzona. Nie, mogę się mylić. Jak coś, to napiszcie mi w komentarzu, bo ja jakby nie jestem jakimś jasnowidzem. Więc moi drodzy, dobra, cyk. Coś jeszcze jest potrzebne w sumie? Mieczyk w sumie mogę zrobić jeszcze jeden. Tak, mieczyk, dobrze mówię, tak, mieczyka sobie zrobię, dobrze. To sobie damy tu, to sobie damy tutaj. I jeszcze jedną ważną rzeczą jest na pewno, żeby zrobić sobie crafting table, czyli wziąć drewno. Tak, bo ostatnio to nie zrobiłem. Dobra, więc możemy lecieć. No, no to sobie lecimy w tą stronę, mi się wydaje, że będzie najlepiej. Tak, ostatnio, a jeszcze tu mamy nasze tutaj, sobie możemy zebrać tutaj nasze o Boże. Możemy sobie tu słodkie jagody nasze zebrać, żebyśmy mieli co jeść podczas tej ciężkiej wyprawy. Ale ogólnie takich wypraw też nie chciałbym robić na odcinkach, bo wydaje mi się, że to nie jest jakoś bardzo ciekawe. Ale jeszcze zobaczcie, jak to będzie. Pójdziemy sobie do tego kanionu, chyba w którym ostatnio byliśmy. Więc jak ja tam dojdę, to będę się z wami... To wam powiem, że już będę, ok? Spoczko, to widzimy się do później. Dobrze, moi drodzy, widzicie, tu jest ten kanion, w którym byliśmy ostatnio i to było całkiem fajnie. Znaczy, jak pamiętam, to mi się tutaj podobało, dlatego otóż tutaj przyjdziemy. Tam jest niestety Enderman, przez co ja to miejsce teraz już trochę mniej lubię te miejsce. Bo Endermany to jest takie... Endermany to jest takie... niedobre, taki niedobry mob, że po prostu zawsze mnie wkurza, gdy jego widzę. Se przy okazji sobie tu zbiorę ten węgiel i to wszystko. Cyk, 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 cyk. No i tak szybko się właśnie kończą sprzęty tutaj, które mam. Wydaje mi się, że podzielę ten odcinek z tego eksplorowania tutaj na dwie części. W sensie, że na przykład no, że dwa odcinki będą. Nie będzie taki jeden na przykład 50-minutowy, tylko dwa 25-minutowe. No i tam po prostu sobie damy różne nazwy, takie nie jest whatever jakie, ale będą po prostu inne nazwy. Dobrze, możemy się tutaj przejść. Pozbierać to, ja nie wiem co to jest w ogóle, czy to jest to samo co ten Iron Cooper? Raw Iron, dobra, spoczko moi drodzy. Czy on ten Davis już poszedł? Tak, poszedł sobie ten idiota. Więc w takim razie możemy tutaj już przejść na dół. Więc już mamy złoto, to jest naprawdę dla mnie wiadomość fantastyczna, bo złoto to jest coś, co zawsze musi być. Muszę tu mieć jakieś dobre wyjście, bo jak będę stąd wychodzić, to może być trochę masakra moi drodzy. Cyk, 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 więc sobie zrobimy tak, tak, tak. Nowe rudy ogólnie mają fajny ten wygląd, ale wiecie, starsze były lepsze, moim zdaniem przynajmniej. Nie, możecie napisać w komentarzu, co wy uważacie o tym, jakie są nowe rudy. To znaczy, co uważacie o tych wyglądach tych rud. Ciekawe, bo tu muszę tak zrobić, zrobię sobie tak. Tak, tak, tak. Już mi się skończył stone, zarąbiście wręcz. Zbieram sobie to. Jeszcze muszę zrobić sobie tutaj zdjęcie do miniaturki. Zrobię sobie, nie wiem, może w tym gdzieś tutaj miejscu będzie zdjęcie do miniaturki, moim zdaniem idealne wręcz. Cyk, dobra. Tam jest jakiś nietoperz, co ja się go trochę w sumie boję. Zrobię sobie, zdjęcie do miniaturki zrobię sobie takie, że po prostu się tutaj obrócę i sobie zrobię tak. O, widzicie moi drodzy, tak będzie po prostu idealnie. Cyk. Albo tyk, cyk. Zobaczymy jeszcze jak one będzie wyglądało. Moim zdaniem będzie ładnie tak. Albo tak. Albo tak. Nie, zobaczymy to w sumie, wiecie. Dobra, ja to pozbieram i zaraz z wami się będę tu witał. W ogóle widzicie to, że mamy takie coś jak raw gold, a nie zwykłego golda, albo żebyśmy to musieli przetopić. No znaczy, ja Minecrafta długo nie grałem, ale nie wiedziałem, że takie tu zmiany aż są większe poczynione. W razie, bo tu są...
O Boże, tu jest ten mały, on tutaj wpadł, ale tu jest ciężko. O Boże, ja się tu boję w sumie być, bo już widzę, że tu będzie niezła akcja, więc to też wykopię, więc zaraz się widzimy. Teraz, moi drodzy, tak sobie myślę, że teraz kamerka to byłoby naprawdę coś mega fajnego, bo byście widzieli moją reakcję na to wszystko, a ja czasami mam dziwną reakcję. Dobrze, to sobie zamknę, bo ja nie chcę, żeby tu było takie coś. Taka szpara. Ale mi wkurza ten dźwięk, to jest jedno z najgorszych dźwięków. O, i widzicie? O Boże! O! O! Co jest 5? Co to są za bloki tam dziwne? Gdzie jestem ogólnie? Moi drodzy, gdzie jestem? Powiedzcie mi, bo jestem very ciekawy, gdzie jestem. I jak stąd tutaj coś ogólnie. Zawsze mnie denerwowały w Minecrafcie te takie dźwięki. To było dla mnie creepy to bardzo. No raz spróbuję stąd zejść jakimś sposobem, albo pójdę na drugą stronę, żeby sobie to bardziej oświetlić. Uuu, ale jestem przestraszony na maksa. Ja cię kręcę. Dobra, dobra, nie jest fajnie, nie jest fajnie. Jest słabo i to bardzo słabo. Co to się tu stanęło, moi drodzy, powiedzcie mi. Nie strzelajcie we mnie, wy... Dobra, zabici są. Już nie mam pochodni, naprawdę, wow, dziwne. Spoczko, moi drodzy, więc muszę pochodnie zrobić, to jest ważna rzecz, żebym sobie pochodnie zrobił. Dobra, mamy tyle pochodni, że nam wystarczy tutaj na długi okres czasu. Tylko, że mamy mało drewna. Dobra, trochę zrąbaliśmy sobie z tym, że mało drewna wzięliśmy. Znaczy ja zrąbałem, nie wy. Uff. A, jestem wystraszony w sumie. Najgorsze jest to, że jak ktoś na przykład, ktoś cię trafi, jakiś łucznik i w takim momencie dziwnym na przykład, to jest coś, czego nie powinno być. Szybko się tutaj najem moich słodkich jagódek. O, złoto, złoto to się ceni, to bardzo. Ale mi wkurza ten mały tam, on tak, ja go tak słyszę tego małego. Enderman tam jest, szkoda. Wkurzałem je ten Enderman, bo ja się po prostu jakby czuję się, że mam, jestem słabszy o nich totalnie. A to co to jest? Cobble Displate. Deep Slate, Deep Slate. Wow, pierwszy raz jakieś coś widzę. W sensie w całym Minecrafcie. Nie, możecie się w sumie śmiać, że pierwszy raz to widzę, ale tak jak wam mówiłem, ja w Minecrafta miałem naprawdę długą przerwę i po prostu jakby nie kłam o co całkiem chodzi teraz. Więc orki, moi drodzy, ale nie wiem zbytnio. Ale wiem, że sobie to tutaj pozbieram trochę tego, bo może się to do czegoś przyda. Da się to jakoś tu rozkroić. Aha, wypolerowany blok. Fajnie, wam powiem. Ciekawa rzecz. Ja tu sobie trochę to wykopię i zaraz do was wrócę. Dobrze, moi drodzy, trochę to wykopałem, wydaje mi się, że więcej mi to nie jest potrzebne jak na razie. O, i widzę, że tam są jaskinie, co tego nie lubię zbytnio. Mały skurczybyk. Dobra, zabity. A to co to jest? Pierwszy raz jak coś widzę. Ciekawe. Spróbuję to sobie wziąć do domu. Co to jest? Pointed dripstone. Drip właśnie mówi. Bo to może są jakieś stalagnyty, stalagmity i te wszystkie rzeczy. Ciekawe, co nie, moi drodzy? Ja mam swoje oczy pierwszy raz jakieś coś widzę w Minecrafcie. Więc jakby w Minecrafcie jestem totalnym łakiem w tym momencie, bo tyle rzeczy nie, może dodali ostatnio, albo po prostu ich nie widziałem, więc sorki z góry, moi drodzy. No, i tak czasami też może się zdarzyć, że
prostu się gdzieś kopiesz i nagle trafi, że spadasz w dół. Co nie jest zbytnio fajną rzeczą moim zdaniem. Więc dlatego się odsunąłem, bo jakby tu była lawa, to by było ciężko moim zdaniem. Czy tam gdzieś widać może jakieś diamenty? Nie, nic nie widać niestety, więc wracamy sobie stąd. Idziemy sobie do góry ładnie, cyk, 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 to sobie zabierałem, bo to jest potrzebne. Teraz jest pytanie, aha, my stąd przyszliśmy, więc idziemy teraz w tą stronę. Zabieramy sobie te kolejne, te stalagmity. To jest całkiem fajna rzecz wam powiem, może byśmy sobie gdzieś tutaj dali w naszym mieszkaniu. Dobrze. To, co to jest? Co to jest? Pokażcie mi. Dripstone block. Aha, czyli to jest pewnie jakiś tam blok tego stalagmitu. Też to jest, zbiorę troszeczkę to tutaj, bo jestem ciekawy jak to działa. Tam na razie nie idę, bo się trochę boję w sumie. Mamy złoto. Tylko gdzie są wszystkie... O, są moby. O, już miałem pytać, ja cię kręcę, ale... Mam pecha, fez wam powiem. To, powiedzcie mi co to jest na przykład, bo jestem też ciekawy. O, tutaj już mamy. Pierwsze co zrobię ważną rzeczą, to jest po prostu sobie zatamuję tą dziurę, bo nie chcę jakby, żeby mi cały czas spychało do wody. Gdzie my tu jesteście? Powiedzcie mi moi drodzy. A, trafiliśmy tutaj, czyli tu jest wyjście, spoczko. I tu mamy obsydian, co też jest ciekawą rzeczą, bo jakby... Obsydianu? Ło, ale się wystraszyłem, Boże! Czemu mnie nie atakuje? Co jest 5? Co, nie chce mnie atakować? Dobra, tu nic ciekawego w sumie nie ma, zabierzemy sobie ten czerwony proszek. No właśnie, mamy achievement get. Dobrze, moi drodzy, ale mi się wydaje, że ja ten odcineczek tutaj powoli będę kończył. To jest właśnie ten pierwszy odcinek właśnie z tej eksploracji tych jaskiń tutaj wszystkich. Wydaje mi się, że odcinki będą dwa. O, tu już jest trochę bardziej poważniejsza sprawka. Wiecie co, moi drodzy? Ja jednak wolę to sobie tutaj szybko pozabijać i zaraz się z wami widzę. O Boże, jestem już tutaj z wami razem. Nie musicie się tutaj denerwować, że coś mi się stało. W sumie i tak pewnie byście się nie przejmowali. Byście nawet pewnie się cieszyli, że zginąłem. O, muszę od nowa po moje wszystkie itemy robić wszystko. Ale wiecie, ja tu jestem profesjonalny gracz MC, więc na luzaczku. Ło. Dobra, moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. No i co, widzimy się za dwa dni, czyli wydaje mi się, że widzimy się w czwartek. Tak, w czwartek, czyli drugi dzień szkoły. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trochę ciężko było tutaj przetrwać, ale jestem kozakiem, największym kozakiem, więc na razie. No i tak jak wam mówiłem, do jutra, moi drodzy.